kierowniku, daj pan kurde złocisza, żebym mógł przeżyć następną noc w tym nawiedzonym domu. Daj pan kurde grosika. Halo, halo, dzień dobry, z tej strony oczywiście najlepszy prowadzący na tej planecie Ziemi, czyli pomidorowy.pl, aka długowłosy.pl, ponieważ patrzcie kurde jaką mam czuprenę, normalnie kurde długie włosy, że tak powiem, jeżeli popon. I witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Little Nightmares 2, albo 2 Little Nightmares 1, znaczy, co? Co ja w ogóle powiedziałem najlepszego? Dobra, w dzisiejszym odcinku sam nie wiem co będziemy robić, ale zanim przejdziemy do głównej części odcinka, to standardowo przejdźmy do komentarzy napisanych przez was. Przypominam, że jeżeli macie ciekawą teorię, bądź teorię raz dwa, to możecie napisać w sekcji komentarzy wasze przemyślenia co do odcinka, by pojawić się w następnym odcinku jako osoby, których będę komentarz czytał. Jeżeli natomiast nie lubicie słuchać, kiedy wam tutaj gaworzę troszeczkę, wiecie, w różnych językach, no nie, bo ja jestem kurde taki obcokrajowiec, to przewincie sobie do tej oto minuty, żeby nie słuchać po prostu mojej gadki szmatki. A teraz przejdźmy do czytania komentarzy. Zacznijmy sobie od Krugera, ale Kruger to żeś się tak kurwa tutaj rozpisał, ja pierdolę. Oj Jezus Maria. Dobra. Te nogi są creepy i wyglądają teraz już bardziej na człowieka niż na lalkę. A te wiadro z ludzkimi organami może potwierdzić, że raczej tam leży człowiek, więc nasz kucharz najprawdopodobniej pierw brał organy ludzi, po czym przeniósł się na głowy lalek. Sam nie wiem, do czego może to doprowadzić. Co jest na tym talerzu? Być może mięso człowieka. Tutaj nasz kucharek zostawił? Troszkę mi się z tym skojarzyło. Dziura w ścianie z czymś mi się to kojarzy, ale nie pamiętam z czym. Być może była taka ściana w którejś części GTA. Uważasz, że była z biegiem czasu przyspiesza coraz bardziej. Tak jest we większości gier fabularnych, więc możliwość jest, że twórcy nie chcieli być inni. Czy to może być zegar, który jest na samej górze ratuszu miasta? No dobra, to dzięki ci Kruger za napisanie tego komentarza. Powiem ci, że całkiem ładnie żeś się tutaj rozpisał, nie żeby coś. Ja oczywiście to troszeczkę powycinam i praktycznie, jeżeli jesteście ciekawi jak Kruger mniej więcej tutaj napisał, to przeczytajcie sobie pod odcinkiem 13, zamurowało mnie, dosłowny tytuł. I tam będziecie mieli mniej więcej cały komentarz Krugerka. Bo starałem się tutaj oczywiście wyłapać jakąś teorię, no ale gdzie nie, gdzie coś tutaj wyłapałem. Przepraszam, że całego komentarza nie przeczytałem, ale po prostu też troszeczkę czas goni, a nie chcę, żeby pół odcinka było na zasadzie czytania komentarza jednego. Tak więc wyłapałem te najciekawsze rzeczy, które chciałem poruszyć. Dzięki ci jeszcze raz, Kruger. Trzymaj się i do następnego razu, elo. Czas na Akronixa. Nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy, że kucharz zostanie spalony w piecu. Myślę, że w opuszczonym domu przypomniało mi strych, ciekawy i kozacki odcineczek. Dzięki Akronix, pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję ci za komentarz, bardzo fajny. I powiem ci szczerze, że co do twoich spostrzeżeń, to całkiem ciekawe spostrzeżenia, muszę przyznać. Tyle, nie mam nic więcej do dodania. Czas na Asię, a na zdrowie. Tak, zapomniałem w ogóle wyedytować tego kichnięcia, przepraszam najmocniej. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie będzie urażony tym, że zapominam takich rzeczy. Tak, palnę sobie w łeb po odcinku. Asix ma wyrąbane i kucnęła sobie rączki ogrzewać. Mogło być gorzej, jak na przykład jakby Six jeszcze otworzyła piecyk, aby obejrzeć... Nie, proszę, bez takich stwierdzeń, okej? Okay? Ja chcę, żeby moja psychika jeszcze była na właściwym poziomie. W sumie a propos twojej reakcji szoku, jak go zwęgli, taką samą może miałeś lata temu na wątek Wiasiu i Małgosi, gdy tytułowi bohaterowie małe dzieci to samo zrobiły z babą Jagą. Wiesz co? Jak byłem mały, no to na początku miałem, później jakby troszeczkę już... Trochę się na to uodporniłem, lecz w Little Nightmares 2 jest problem taki, że wiele rzeczy, które się wydarza... Kurde! Mów normalnie. Wiele rzeczy, które wydarzyło się w Little Nightmares 2, dzieje się tak nagle. Co za tym idzie, po prostu
czasami nawet nie masz możliwości zareagowania w inny sposób. Mam nadzieję, że taka gestykulacja się podoba. Tak jak potem powiedziałeś, jego żorka oglądała Barwy Szczęścia, więc gość, nie potrafiąc tego zdzierżyć, pewnie pooglądał sobie co innego w TV u sąsiada. Coś tym może być, coś tym może być. Asiu, dziękuję ci serdecznie za komentarz, pozdrawiam serdecznie i czas na ostatnią osobę, czyli Zakolnikow TV. Jak dla mnie Mono i Six przeszli samych siebie, zwabili kucharza do pieca i spalili go jak kiepa do papierosa. W sumie nie chciałbym trafić do takiego lekarza, który wszystko katuje bez znaczenia, czy jest martwe, czy żywe. Widać, że chłop równo pod kopułą nos miał, niestety. Co? Równo pod kopułą nos miał, niestety. Co tu chodzi? Jakby to po polskiemu, czy po zakolakowemu jest pisane? Ale szczerze, widać, że Six ma zadatki na morderczynię od pierwszej części. Mona zaczyna chyba iść w jej ślady, bo się podobnie zachowuje. Nie wiem, nie mnie to oceniać, kto się podobnie zachowuje, a kto nie. Wiem tylko jedno, że dziękuję ci za kolaku za komentarz i przypominam, że jeżeli chcecie również pojawić się w tej miniserii, w tej serii, to oczywiście zostawcie jakiś ciekawy komentarz, a ja oczywiście zabiorę się za czytanie tego komentarza. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i teraz przechodzimy do właściwej części odcinka. No witam, witam serdecznie. Ostatnio żeśmy skończyli w bardzo fajny sposób. I co tutaj możemy? Możemy tutaj się wspiąć. O kurcze pieczone, ale możemy też zrobić coś takiego. O, możemy. Nawet trzeba było to zrobić. Co tu się dzieje? Co jest grane? Co tutaj spadło? Co to za telewizory spadają? Co to ma znaczyć? Halo, halo. Przepraszam bardzo. Uuu. O-o. Oj, nie tego chciałem. Zaciąłem, więc dobra, teraz pchamy drzwi, szybko, szybko, szybko. I zjeżdżamy. Bo tutaj nasze pomieszczonko się, że tak powiem, Ej, co tu się dzieje? Co jest? Co tu tak wszystko się ten... Okej. Co tutaj się najlepszego stało teraz? Six! Chodź! Szybko, szybko wyciągnę cię stąd! Ja pierdzielę, ej, przez chwilę myślałem, że coś jej się stało, nie? Że ją ta kanapa przepołowiła w pół, o ja pierdziule! Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem, nie? Co to za padaczka? Mono, co ty odwalasz? Dobra, idźmy dalej. Nie mamy innego wyjścia. Dawaj. Oczywiście hopsa sasa. Doskakujemy do klamki i jest niezła... nie wiem w sumie co. Dobra, jesteśmy tutaj. Co tutaj mamy? O kurde ty, co to jest za pomieszczenie? Ty, co to jest za miły pan w kapeluszu? Siema gościu. Ty normalnie kuzyn Slendermana, ty jesteś ten, Benderman, albo kurde ten. Kurde, ale to, ja pierdolę, ale pustynia w gębie teraz, co ja za piaskiem zajechałem, nie? Dobra, tutaj widzę, że mamy fajną zabawkę, to jest bączek. Ja pamiętam, jak się tym bączkiem bawiłem kiedyś za dzieciaka. Kurde, to była fajna zabawka. Muszę przyznać, serio, to była fajna zabawka. Lubiłem tego bączka, jak miałem 5 lat. Zawsze się cieszyłem, kiedy go widziałem. Dobra, idźmy dalej. Tutaj nic nie mamy ciekawego. Lecimy tutaj. I co tutaj mamy? Mamy tutaj telewizor. Ty, kolejny level z telewizorem, ale co jest grane? A, dobra, znowu mamy te halucynacje jakieś dziwne. Więc dobra, idziemy tam. Nie ma to tamto, my się nie boimy takich rzeczy. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy. Jak się poddam, to DSP będzie najlepszym zagrajmerem w Polsce i w Ameryce. Tak mądry pewien człowiek mówił. Dobra, i co teraz? Musimy wejść w ten telewizor. Dawaj, wchodzimy. Wchodzimy, kurcze pieczone. My się nie boimy. Wchodzimy w telewizor. Szyb... kurde, było. Szybko! Aaaa! Dobra, jest! Udało się.
Dobra, co tutaj mamy? Znowu mamy ten, kurde, dziwny korytarz, na którym na samym końcu mamy drzwi z wielkim okiem Saurona, więc dobra, zobaczymy, czy trzeba będzie to oczko przeczyścić. Jezu, ale to było obrzydliwe, fuj. Ja pierdolę, ale ja czarnym humorem dzisiaj walę. Znaczy, czarnym humorem, Boże Święty, co ja gadam, co ja w ogóle, ja nie wiem w ogóle, co ja mam dzisiaj za dużo energii, to pewnie przez tego GBS-a, którego ja napiłem. Dobra, widzimy, że mamy tutaj oko, które na nas się lampi, więc dobra, trzeba oczywiście, ale slow motion jest, ja pierdziele, ale to niestety już w gierce jest, to nie jest wina PS4, ponieważ tak tutaj poziom w tej gierce został zrobiony. O, hello there, siema ziomek. Co tam? Idę do ciebie. Ja się ciebie nie boję. E! O kurde. O kurde, ty. Co jest grane? O nie! O nie, o nie, co on robi? O nie, o nie, o nie, o nie. On tu jest. On tu przeszedł przez telewizor. O nie, najgorzej, tego się nie spodziewałem. Wywalamy stąd, ale to szybko. Szybko, 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 won mi stąd, ale slow motion jest tutaj, ja pierdzielę. Kurde. Szybko, 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 szybko. Six, nie. Dobra, on mnie chyba nie zobaczy już. Chyba się ogarnęło coś. Nie, on tu jest. Six, nie! Co on jej zrobił? On Six porwał. I po niej ten taki duch został. Ej, teraz to się ten. Teraz to się jakby... Kurde, mam to na końcu języka. Ja dzisiaj mam jakąś, nie wiem, dziwną plątaninę języka. Chodzi mi po prostu o to, że to się wszystko składa w logiczną całość. Oznacza to, że te wszystkie duchy, znaczy te wszystkie te czarne cienie, które tam... w kanałach są, to generalnie, czy w kanałach, czy w ogóle w różnych elementach jakby domów lub obiektów. Wiecie, te takie duszki czarne stojące sobie w różnych miejscach, czy to w szkoła, czy w jakiś psychiatryk, to okazuje się, że być może to są właśnie te takie ofiary, które zostały wyssane przez przez telewizor. Dobra, widzę, że... O, co to było? Co to za gałka oczna tutaj była? Widziałem to. Okej, czyli teraz my mamy jakąś moc teleportacji, widzę. Wow, to nieźle w tym Little Nightmares 2 popłynęli. Z horroru teraz bawimy się w jakąś powieść fantazy, że się teraz teleportujemy wszędzie, gdzie się da. I znowu mamy, kurde, fotel z chojraka tchórzliwego psa. Okej. Dobra, czyli co? Mamy teraz coś takiego. Powiedzmy, że będę chciał wejść w telewizor. Aha. Okej. Brzmi logicznie, aczkolwiek dla mnie to trochę jest... Nie, wiecie co? Ja wam powiem tak. Little Nightmares 2 może nie jest jakimś, kurde, wydzebistym horrorem na zasadzie, że o kurcze, patrzcie tutaj jaka akcja, ale zwroty akcji... Coś jak w Resident Evil czy w innych tego typu grach. Problem jest taki z Little Nightmares 2, że mi osobiście, według mnie, troszeczkę przesadą jest to, co teraz tutaj mamy. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, to jest bardzo fajna moc, że możemy tutaj przez telewizor przenikać i się teleportować po różnych lokacjach. Ale według mnie to jest troszeczkę, nie wiem, przedobrzenie? W sensie, jest to fajne, ma to fajne zastosowanie, ale kurczę pieczone, to jest... Horror, to takie rzeczy... Halo?
Okej, miałem tutaj telefon. Dobra, wracając do tematu. No kurczę, dla mnie to troszeczkę jest dziwne. No okej, wy możecie uważać inaczej, możecie uważać, że nie wiem, jestem takim kurde wielkim narzekaczem, któremu nigdy się nic nie podoba, gówno prawda, ale uważam, że to troszeczkę mija się z celem. W sensie rozumiem to w jakichś takich typowo platformówkach, gdzie nie jest to ani trochę powiązane z horrorem, natomiast tutaj jak sami widzimy mamy klimaty takie bardzo mocno horrorowe, bo to jest taki horror połączony z platformówką, a jednak tutaj coś takiego mamy, takie dziwne moce teleportacji, tak jakby twórcom, nie wiem, tak jakby twórcy nie mieli jakiegoś kurde konkretnego pomysłu, tak mi się wydaje, no nie wiem, no ocencie sami po tym, co będziecie tutaj widzieć. Ja tu nie chcę za bardzo wyrażać swoje zdanie, bo pamiętajcie, że moje zdanie to jest taka trochę bardzo subiektywna opinia. To jest tylko i wyłącznie kierowane moim zdaniem, tak więc wy możecie mieć inne zdanie na ten temat. Okej, dobra, tutaj mamy kolejny ten. Więc odpalamy teraz ten telewizor. Okej. I teleportujemy się do góry. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. To, wiecie co, to nawet nie powiedziałbym, że to jest fantaza, to jest po prostu Matrix. To już po prostu Matrix wszedł za bardzo. Okej. Co tu teraz musimy zrobić? Chyba doskoczyć do tego telewizora, co nie? A jednak nie trzeba było. Okej, mogłem zrobić to coś takiego. Okej, widzę, że tutaj mamy krzesełko i musimy się tutaj dostać. Na razie to idzie całkiem sprawnie, muszę przyznać. Nie ma tutaj czegoś, przez co mógłbym faktycznie narzekać. Dobra, tutaj znowu odpalamy telewizor i teleportujemy się do góry. A nie, nie do góry. Nas cofnęło. O kurcze. To czekajcie, co mamy zrobić, żeby ten... Dobra, tu mamy jeszcze raz to samo przejście. Fajnie. Chyba musimy tak doskoczyć tutaj. A nie! Chwila, moment. To musimy zrobić. Ha, patrzcie, kurde, a ja tutaj gadam o jakimś doskakiwaniu. Przecież tu od razu mamy, kurde, fajną podpowiedź, co trzeba zrobić. A ja tego nie ogarnę. We w ogóle z tym pomidorem, co on odpierdala. Co to jest za fuszerka, kurcze pieczone? Dobra, idźmy teraz dalej. Tędy. Tędyk. Pojawiamy się teraz tutaj, spoko. Dobra. Okej, ja zdymałem. Ja zdymałem, ponieważ nie pomyślałem, żeby od razu telewizorem się przedostać. Tylko kurde kombinuję na 500 różnych sposobów, a przecież mogę to zrobić prostym, niezawodnym sposobem, ale po co, no po co, lepiej kurde kombinować, co nie? Lepiej przedłużać odcinek, no ale ludzie i tak nie narzekają, ludzie wręcz kochają u mnie długie odcinki, więc to tylko będzie czysta przyjemność, że ja taki odcinek zafunduję dla moich kochanych widzów. Dla was, kurde, to robię. Ja się dla was poświęcam. Docencie to, kurcze pieczone. Ja dla was, kurde, nagrywam takie chore gry, a później po nocach nie mogę spać. I muszę codziennie mamę wołać. Znaczy, no bez przesady, no muszę codziennie do Justyny dzwonić, ale wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi, kurcze pieczone. Dobra, widzicie, kurde, mogłem to od razu ogarnąć, ale nie, bo po co. Lepiej trzeba było kombinować na 500 różnych sposobów i potem mieć tego, kurde, efekt. Lecimy, 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 dokładnie tak, jesteśmy po drugiej stronie. I widzę, że tutaj trzeba będzie popchnąć drzwi, okej. Dobra, widzę, że tutaj mamy starą babę, a ta stara baba ogląda prawdopodobnie znowu jakieś kuchenne rewolucje, gdzie Magda Gessler rzuca talerzami po kuchni. Przepraszam, czym ona rzuca? Nie, ona bardzo wykwitne dania gotuje dla nas wszystkich. Sami wiecie, Magda Gessler forever, tak naprawdę to Robert Makłowicz, bo Gessler kiedyś lubiłem, ale uważam, że to jest taka trochę niezrównoważona psychicznie baba. Dobra, co tam, babo jedna, kurde, co ty masz za... Ty masz tak rozdziabioną gębę, czy... Ty w ogóle oczów nie masz. Kim ty, kurwa, jesteś? Kim ty, kurwa, jesteś? Się pytam. Dobra. A teraz patrz, jakiego ci pranka dubielowego zrobiłem. O nie, ty złapała mnie. Ej, ja się tak nie bawię. Ale ci chciałem pranka dubielowego śmiesznego zrobić, a ja kurde ten...
co ja odpierdoliłem do jasnej ciasnej? Że ja chciałem tak się szybko do piekarnika schować, żebyś mnie nie upiekła czasem. Ale ja widzę, że kurde, to dzisiejszy temat odcinka to po prostu telewizja, która niszczy ludzi, nie? Siema, 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 kurwa, witam. Widzę, że tobie ten telewizorek się zepsuł, więc hono, tutaj ja zaraz wezmę klucza 9 i ci zaraz naprawię, albo ci ewentualnie w łeb przyrżnę, jeżeli będziesz się do mnie stawiać. Sorry, memory, ale ja idę do kuchni, idę ci coś upichcić, bo jesteś taką starą jędzą, nie, kurde. Woo! Co jest? Kurwa, zobaczyła mnie, ja pierdzielę. To trzeba zrobić tak, żeby szybko się schował, żebym miał możliwość szybkiego się schowania. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy. Zapamiętajcie, to tam mądry człowiek powiedział kiedyś coś takiego. Bardzo mądre przysłowie. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy. Jak się poddam, to DSP będzie najlepszym zagrajmerem w Polsce i w Ameryce. Jezu, uwielbiam, kurde, takie szpileczki dawać, kurcze, pieczone. Później ludzie mnie postrzegają jako takiego skurwibąka. Przepraszam najmocniej. I co, babo, przyjdziesz? A nie, nie wyłączyłem ci. Teraz ci wyłączę. Ha? I co teraz? Ale ja cię porobiłem teraz, nie? I co teraz? To wiesz, co ja teraz zrobię? Patrz na to. Pa, jak cię porobiłem, nie? A ty się kurde lampisz ten telewizor, nie? Zamiast wrócić do swojego starego telewizorka. Dobra tam, kurde, pal Jumanji. Frajerko jedna. Teraz polecimy sobie do góry, normalnie, jak prawilniacy pewni siebie. Kurde, A chciałem pójść tak fajnie do góry, no. Dobra, ale widzę, że tutaj mamy checkpoint i ona z powrotem poszła oglądać swój stary telewizor, tak więc dobra. Tym bardziej mam z ciebie bekę, kurde, debilko jedna. Tak więc trzeba teraz pójść do góry. I tam u góry ten. I tam u góry trzeba będzie iść dalej do góry. Nie no, tak serio to... O, mamy tutaj kolejnego Gerwazego. Siema, Gerwazy. Zaraz ja zrobię ci pranka dubielowego i ci, kurde, wyłączę ten telewizor. Co ty na to? Ja wiem, że lubisz takie rzeczy. Patrz na to. Pa. Pa. Oj, jak mi przykro. Woo! Chodź tu, no. Chodź tu. Dawaj, pa. Tu jestem. Ale on się wkurzył teraz, nie? Pa na to. Siema, gościu. Chyba wiem, jak tego pranka zrobić, wiecie? Tak mi się wydaje. Zróbmy coś takiego. Wbijmy tutaj. O! I tego tu wyłączmy. Patrzcie w ogóle na frajera, nie? Ale spadł na dół, nie? No, przykro mi, koleś. Zostałeś oszukany. Ej, powiem wam, że mimo, że trochę narzekałem na tą... Wow! O kurde, ty! O kurde! Dawaj, wspinaj się. Mimo, że trochę narzekałem na tą teleportację, to jednak mi się trochę spodobała, wiecie? Żeby tak wszystkich tak trollować. O kurde, ty, co to za buldożer tutaj wleciał? Czyżby Miley Cyrus z Ranking Ball tu wleciała? Co ja mam dzisiaj w ogóle z takimi tekstami? Jakieś dzisiaj, kurde, nawiązania dziwne. Kurcze pieczone. O, tutaj ktoś, komuś się łóżko chyba nie spodobało, bo musiałaś wyjebać za okno. To bardzo brzydko wygląda. Nie szanujesz, kurde, swojego łóżka. Ciesz się, że na podłodze nie śpisz, kurde, jeden z drugim. A nie, kurde, co to ma znaczyć? O! Dzień dobry. Co tutaj się dzieje? Co to jest? Co jest? Co to za grupowe popełnienie samobójstwa? Co oni robią najlepszego? Oni się patrzą na tą
wieżę telewizyjną i każdy z nich po kolei skacze. Ja nie wierzę, ale oni są dziwni jacyś. Są pętani co najmniej. Dobra, tu mamy telewizorek, więc teleportujemy się, zobaczymy gdzie nas przeniesie. Wow! Okej. Okay. A, dobra. Tak, coś takiego. Okej. Okay. Widzicie, trzeba... O, ja nawet nie zauważyłem, że on jest przywiązany, ten telewizor. Dobra, wchodzimy. Wrota do piekła. Wow! Dobra, okej. Okay. To było całkiem wpyte ogarnięte. Co tutaj mamy? Jakieś drzwi i mamy dźwignię. O, ktoś tutaj się chce dobijać przez te drzwi. Zobaczmy. Mobusiu! Co to? Szybko! Okej. Okay. Czyli to był ten z wydartą pyskiem. Chciał mi krzywdę zrobić. Czyli mamy nową mechanikę. Teraz będziemy musieli ten, bawić się dźwigniami. Żeby prąd oczywiście włączyć. Spoko. Myślę, że całkiem spoko do ogarnięcia mechanika. Tutaj coś mamy. Możemy przejść przez ten telewizor? Spróbujmy. Gdzie nas przeniesiesz? Nigdzie. Dobra, czyli mogę sobie co jedynie pomarzyć o jakimś przejściu. Idziemy teraz tędy. Okej, sterta śmieci, widzę. Za jakie dziwne mordy robię, kurde. Nie, ja dzisiaj jakąś głupawkę mam, bez kitu. Dobra, czyli widzę, że musimy teraz tą wajchę ogarnąć, w sensie dźwignię. Okej, tu będziemy mogli odpalić telewizorek. Spoko. I co? Lecimy do góry teraz, widzę. I gdzie jest ta góra? Dobre pytanie w sumie. O, jakiś tutaj specjalny pokój specjalnej troski. Hehehe. Aha, no i dobra, i teraz robiliśmy coś takiego, spoko. Dobra, więc co dalej w takim razie? Skoro wiem, że już mogę się teleportować do góry, no to... Tu coś jest. Tu u góry mamy jakieś przejście. Chyba. Nie, to nie jest przejście, to tylko światło tak pada. Aby na pewno nie mamy żadnego przejścia? Nie, tu oko jest tylko. Oko Saurona. Dobra. Aha, i to była nasza śmierć tam na dole. Dobra, mam już nawet, kurde, powiem wam szczerze, ciekawy patent, jak to ogarnąć. To jest naprawdę patent taki, który dosłownie zaora nawet, kurde, największych pranksterów na YouTubie i ogólnie na całym świecie. Tak więc kwintesencja polega na tym, bo jak widzieliście, mieliśmy tutaj jedno takie tajemnicze pomieszczonko. No właśnie to! To właśnie to! Kurde! O! Udało się! Ty! Jakoś się wydostałem. A przez chwilę myślałem, kurczę pieczone, że się nie przedostanę. No kurde! God damn it! Ale się udało na szczęście. Dobra, co tutaj mamy?
W zasadzie tutaj nic nie mamy, kurde, to po co ja tutaj miałem się przedostawać? Tak szczerze, nie żeby coś, nie? Ale, kurcze pieczone, nie widzę jakby żadnego sensu tutaj się dostawania. Przynajmniej na razie, póki nie... Tam coś jest, kurcze pieczone, tam coś definitywnie jest, ale nie wiem co. Nie wiem jak i gdzie, że tak powiem. Tutaj też coś było, jakieś przejście. Kurczę, powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie no, kurde. Nie no, powiem wam szczerze, kurczę pieczone, nie wiem teraz, co mam zrobić. Autentycznie. Może tędy jakoś przejść? Nie, bo po co, kurde. No dobra. W takim razie, skoro nie mamy tutaj nigdzie, kurcze pieczone, żadnego przejścia, ani w ogóle czegokolwiek, to zobaczmy, czy tutaj coś jest. O, proszę! Ale ci niespodzianka, tutaj jest jakieś przejście, kurcze pieczone. Dobra, wbijamy tam. Okej, widzę, że tutaj mamy znowu, kurcze, rundę z naszym tym. Oj, 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 tutaj widzę, że mamy, kurde, naszą podłogę ulubioną, która rezi prądem normalnie. Tak więc trzeba uważać. Więc dobra, zróbmy coś takiego, dokładnie. A, i mamy teraz naszą babcię Halinkę, która sobie tam majstruje przy telewizorku pewnie. Kolej, pewnie sobie teraz tak myśli: ja pierdolę, co za głupie gówniarze, przez nich nie mogłam sobie obejrzeć kolejnego odcinka Barw Szczęścia, czy innego... jakie kurwa są te... programy telewizyjne. Jaka to melodia, o! Chciałam sobie obejrzeć Jaka to melodia. I co? I gówniarze mi czas zajęli. Po chuj oni tu przyjeżdżali. Po chuj! A ja teraz takiego pranka ci zrobię, nie? I proszę bardzo, kurde, jedziesz, Malina, jedziesz, kurcze. Tyle po tobie, kurde, babciu. Zostałaś, kurde, zaorana, nie? Okej, czyli nie możemy sobie otworzyć przejścia, więc musimy wziąć taborecik. Okej. No tak, ważna uwaga, gdybym teraz do niej podszedł, kiedy ona by oglądała ten telewizor, to... Wiadomo, ona by mnie zabiła swoim oddechem, a jako, że oni zębów nie myją praktycznie przez nie wiadomo ile miesięcy, to sobie sami wyobraźcie, jaki to musi być oddech. No kurde... No nie chciałbym sam nawet wiedzieć, co to jest za oddech. O kurde! Oni sobie tutaj, kurde... I teraz takim, kurde, wyłączyć telewizor. Nie no, dobra, kurde, bez przesady, bo oni by zaraz mnie tutaj rozszarpali, kurde, oni przecież... W Matrixa weszli. Czwartą gęstość osiągnęli. Dobra, co my tutaj mamy za następną rzecz? Mamy tam telewizorek, fajnie, fajnie. I mamy podłogę, która jest naelektryzowana. Warto tutaj oczywiście wspomnieć o tym. Więc wypadałoby teraz zrobić coś takiego, żeby z rozpędu tam, kurde, doskoczyć. No, może jednak nie, może jednak lepiej tak nie ryzykować, bo tak ryzykują tylko debile. Oczywiście, że tak, jak najbardziej się z tobą, Michał, zgadzam, plus jeden dla ciebie, byczku. Tak więc, jak nie w taki sposób, no to trzeba coś innego wymyślić, tak? A, jednak widzicie, nie trzeba było doskakiwać. Po co ja sobie tak utrudniam tą drogę? Przecież mamy tutaj, kurde, wózek z Tesco, którego w sumie nawet nie ma już u mnie. W sensie, mam dwa Tesco, ale jedną mi skasowali w tym roku, a raczej w zeszłym, więc no zostało mi drugie Tesco. Więc hashtag... Ale nie w taki sposób, co ty odpierdalasz, mono? Jezu, ile ja dzisiaj walę przekleństw.
Będę musiał niektóre zniekształcać. Dawaj, 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 dawaj. Okej, zajebiście. Cieszę się. Nie. Okej, zajebiście, cieszę się. Oczywiście, że tak. No i co? No i co? I co mi teraz powiecie? Wiecie, co ja wam powiem? No i co? No i co? No i gówno. Nie wiem, co teraz mam. A, dobra, wiem, co mam zrobić. Wiem w sumie, co mogę zrobić. To jest taki pomysł 300 IQ. Sam bym na to nie wpadł. Uwierzcie mi. Patrzcie teraz na to, nie? Stąd trzeba będzie rozbieg ogarnąć. Tak? Rozbieg? Nie no, kurde, ja stąd... Dobre, dobre, kurde. Ja stąd nawet nie doskoczę, zacznijmy od tego. Co ja tu mogę wziąć? Mogę co jedynie tutaj prąd wyłączyć, ale jak ja wyłączę prąd, no to okej. Ty, mam dobry pomysł. Ale kurde, mnie rozkmina wzięła. A co by zrobić teraz? Ty, właśnie. A gdyby tak ten wózek właśnie tu jakoś przestawić i zaraz włączyć prąd. Ty, no przecież to jest 300 IQ pomysł, normalnie, gościu. I zaraz to zrobimy. Gościu, co? Co to było? Co mnie telefon straszysz, kurde? Ale mnie telefon przestraszył, bez kitu. Dobra, więc teraz wchodzimy z powrotem na biurko, dokładnie. Pyk, 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 pyk. Włączamy prąd. Wszystko wraca do swojej normy, czyli znowu mamy problem z prądem, bo prąd nas może w każdej chwili popieścić, nie? I co teraz robimy? Dokładnie, dokładnie, kurde, dokładnie! O Jezu, aż musiałem kichnąć z wrażenia. Więc wchodzimy. Okej, jesteśmy teraz po drugiej stronie. Dobra, mamy oczko zapisu. I wiecie co? Wiecie co ja wam teraz powiem? To by było na tyle, moi drodzy. Tak jest. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Co myśleliście, że kurde, jeszcze będę grał? Nie na moje warcie, kurde, nie na moje warcie, moi drodzy. Dobra, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że się świetnie ze mną bawiliście w tym odcinku. Napiszcie, czy lubicie tę serię z Little Nightmares 2 i czy lubicie ją, czy nie lubicie. Dajcie mi oczywiście znać, czy lubicie serię z Little Nightmares 2, czy nie lubicie serii z Little Nightmares 2, czy lubicie, jak ja sam w gacie, czy nie lubicie. Oczywiście. W sekcji komentarzy piszcie swoje teorie dotyczące dzisiejszego odcinka, żebym ja mógł je przeczytać w następnym, a kto wie, może nawet i ostatnim odcinku z Little Nightmares 2.
Dla osób nowych, jeżeli jesteście nowi na kanale i spodobał wam się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie tu na dole. Czyli wiecie, moja grupa na Facebooku, Discord oraz prawdopodobnie Instagram. Muszę zapamiętać, żeby tego Instagrama dodać do opisu. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Yo!